Mamusiu, tatusiu, a co będziemy robić po śniadaniu? Ja chyba się położę albo pooglądam telewizję. Tatusiu, ty zawsze tylko oglądasz telewizję albo śpisz. No wiesz, ten kto dużo pracuje, ten też musi dużo odpoczywać. Tatusiu, ja ciebie nie rozumiem. Powinien się z nami troszkę więcej pobawić. No jutro, przełożymy to na jutro. Mamusiu, to mogę ja z George'em iść na podwórko wtedy? Tak, możesz iść. Dobrze, George, idziemy? Chodź. Poczekaj. Co to jest, George? Chodź, zobaczysz. Co to jest? Kapelusz? Zobaczymy, co tam jest pod spodem. George, wstawaj. Króliczek, uciek. Króliczek, chodź, będziemy biec za króliczkiem. Chodź, George, chodź. G-A-S. George, chodź, zobaczysz, co znalazłem. Co to jest? Co to jest? Tu pisze G-A-S. Nie wiem, co to za bardzo znaczy. Może weźmiemy tą bajkę do taty i mamusi. Tatuś na pewno wie, co to będzie. Zobacz, króliczek też uciekł. Chodź, pomożesz mi to zanieść. Ciężkie, co, George? No, George, no pomóż mi, sama niosę jakoś. Mamusiu, zobacz, co znaleźliśmy na podwórku. Co to jest? Nie wiem, jakaś taka butla duża, czy nie wiem, co to jest. Mieliśmy nadzieję, że ty nam powiesz, co to jest. Nie wiem, co to jest. Tatusiu, weź się przyjrzyj tej butli. Może nam się przyda do czegoś. No, co tutaj pisze? G-A-S. To jest gaz! Skąd wy to macie? A tutaj na podwórku leżała. No, już mi stąd. Chodź, mamusiu, chodź szybko. Pomóż mi zanieść to, wynieść gdzieś. Bo to jeszcze, to jest gaz. Chodź, mamusiu. Szybko, odstawiamy to i uciekamy stąd. Bo jeszcze wybuchnie. Mamusiu, szybko. No, dzieci, to ładną rzecz przynieśliście do domu. Pepo, skąd wy to macie? No, tam leżało. No, z tyłu tam leżało. No, skąd ja mogę wiedzieć, skąd my to mamy? No, wiecie co, to była butla od gazu. Nie wiem, czy pełna, czy pusta, ale takie coś jest bardzo niebezpieczne. Nie wolno takich rzeczy przynosić do domu. Nie wolno się zbliżać do takich rzeczy. Dobrze, tatusiu, ale ja nie wiedziałam. No wiem, dlatego tobie mówię. Następnym razem, jak znajdziesz coś z napisem gaz, no to musisz z daleka odchodzić od tego, wiesz? I w żadnym wypadku dotykać ani przynosić do domu, bo to może wybuchnąć i wtedy będzie katastrofa. Dobrze, tatusiu, już tego więcej nie zrobię. George też tego nie zrobi. George nie wiedział. Dobrze, George, nie, już nie macie żadnej winy, ale musicie bardziej uważać. Dobrze, ja chyba się przejdę. Potrzebuję świeżego powietrza.